Pan premier po środku, Jarek z lewej strony. To ja może rozpocznę. Witam panów serdecznie. Gości chyba przedstawiać nie trzeba, ale jednak przedstawię. Pan premier Leszek Miller, poseł Ziemi Pomorskiej. Pan Jarosław Gromadzki, poseł Ziemi Pomorskiej. Pan Jerzy Śnieg, szef Rady Wojewódzkiej SLD Województwa Pomorskiego. Głównym tematem dzisiejszego spotkania są propozycje SLD dla młodego pokolenia. W związku z tym, że propozycje dotyczą młodego pokolenia, proszę o krótkie zagajenie bardzo młodego, przystojnego posła, pana Jarosława Gromadzkiego. Jarek, nie tremuj się, są sami przyjemni ludzie. Witam państwa. Młodzież. Proszę rozpocząć. Witam państwa i jest miłem zaprosić państwa. Zaprosić państwa na konferencję prasową z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, na której chcieliśmy pokrótce przedstawić państwu główne założenia programowe dotyczące poprawienia bytu, szczególnie młodego pokolenia. Pierwszym z punktów, który chcieliśmy przedstawić, to jest podniesienie płacy minimalnej do połowy średniej krajowej. Kolejnym z punktów byłoby podniesienie minimalnej stawki godzinowej do poziomu 11 zł za godzinę. Dwa punkty wcześniejsze mówią o tym, czy chcielibyśmy. Reasumując powyższe punkty, należy wprowadzić gwarancji minimalnej płacy do ustawy o zamówieniach publicznych. Firmy w obecnym czasie konkurują ze sobą niskimi płacami dla młodych ludzi. Jesteśmy również za uzusowanie umów śmieciowych, gdyż w danym momencie nie może być tak, że człowiek podejmujący młody człowiek podejmujący nową pracę jest wykluczany poza nawias świadczeń socjalnych. Chcielibyśmy również wprowadzenie płatnych staży na takich zasadach, jak ma to miejsce w innych krajach europejskich, na przykład we Francji. No i oczywiście najważniejszy chyba punkt ostatniego czasu, który dotyczy setek tysięcy polskich młodych Polaków, którzy, aby spełnić swoje marzenia o własnym mieszkaniu, musieli zaciągnąć kredyty hipoteczne, czyli mam na myśli frankowców. Chcemy teraz poprosić o zabranie. Proszę, teraz mamy pytanie do panie pośle, dlaczego SLD? No SLD, no jest to frakcja lewicowa, bardzo zbliżona do moich wcześniejszych poglądów, które preferowałem. No i w tym momencie jest to jedyna frakcja, która realizuje 100% postulaty lewicowe. Ja chciałem dodać, proszę państwa, że bardzo się cieszę, że pan Jarosław Gromadzki zaraz po tym, jak otrzymał mandat sejmowy, poprosił o przyjęcie do klubu poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W ten sposób przestałem być jedynym posłem SLD w województwie pomorskim, tylko jest już nas dwóch, a jestem przekonany, że po tegorocznych wyborach parlamentarnych będzie nas więcej. I ponieważ pan poseł Gromadzki jest przedstawicielem młodszego pokolenia, to siłą rzeczy będzie się w klubie zajmował problemami bytowymi, socjalnymi, społecznymi młodszego pokolenia Polek i Polaków. W każdym razie cieszę się, że Lewica, słupska Lewica ma swojego przedstawiciela w polskim Sejmie. Czy Sojusz będzie chciał to jeszcze wykorzystać jakoś tak marketingowo, że nowy poseł doszedł na arenę, że tak powiem, ogólnopolskiej? Kiedy rozpoczynaliśmy kadencję, to klub parlamentarny SLD liczył tylko 25 osób. Teraz liczymy 34 osób i zgłaszają się kolejni chętni. Co nas bardzo cieszy, bo w Sejmie arytmetyka, liczba
posłanek i posłów ma istotne znaczenie. Znaczenie w debatach parlamentarnych, w pracach w komisjach sejmowych i przyjście pana Jarosława również jest dla nas bardzo istotnym wskazaniem, iż siła parlamentarna SLD w ciągu tych ostatnich miesięcy bardzo się zwiększyła. Ja myślę, że jeszcze może troszkę za wcześnie, ale jak będzie budowanie list wyborczych, to ci posłowie, którzy przyszli, to znajdą się na wysokich miejscach, czy jednak będą bardziej cenieni działacze lewicy, którzy się nie dostali do parlamentu, ale są od dawna działaczami lewicy? My generalnie przestrzegamy takiej zasady, że poseł, który zdobył mandat i który ogromadził wokół siebie dużą grupę wyborców, jeżeli tylko chce ubiegać się o mandat w kolejnej kadencji, jest na miejscach preferencyjnych. Ponieważ o to pytano pana Jarosława dzisiaj, czy zamierza kandydować w kolejnej kadencji i z tego, co wnoszę, to jestem zainteresowany, no to oczywiście na pewno będzie wysoko na liście w wyborach jesiennych. A tymczasem w Słupsku SLD straciło swojego prezydenta miasta, straciło też radnych, właściwie ostał się tylko jeden w Radzie Miejskiej. Czy to jest wasza wina? No proszę pamiętać, że pan prezydent Kobyliński nie ubiegał się o mandat, więc trudno powiedzieć, czy gdyby wystartował, to odświeżyłby swój mandat, czy nie. Poza tym pan Robert Biedroń nie jest członkiem SLD, nigdy nim nie był, chociaż o mało co w 2011 roku nie startowałby z listy SLD, tylko ówczesne kierownictwo Sojuszu popełniło ten błąd, że do tego nie dopuściło. Ale niewątpliwie pan prezydent Biedroń jest człowiekiem polskiej lewicy. Panie przewodniczący, pani Magdalena Ogórek, spotkała mi dość duża fala krytyki z jednej strony, z drugiej strony dość duża fala wsparcia jako kandydatki. Czy kobieta wytrzyma ten medialny napór do wyborów w maju, 17 maja? Taka niezaprawiona w boju jeszcze. Proszę Państwa, już dawno kandydatura na ważne stanowisko publiczne nie spotkała się z takim gwałtownym atakiem. Powiedziałbym z wiadrem pomyj, które wylano. Ale to tylko dowodzi, że jej kandydatura wywołała ogromne zaniepokojenie w rozmaitych kręgach politycznych czy medialnych, gdzie uważano, że wszystko jest rozstrzygnięte. Otóż okazuje się, że nie jest wszystko rozstrzygnięte i jestem przekonany, że pani doktor Ogórek będzie miała bardzo dobry wynik i jestem przekonany, że nie wycofa się z kandydatury. Co pan sądzi o tym pomyśle prezydenta Komorowskiego, żeby zorganizować takie alternatywne obchody zakończenia II wojny światowej, 8 na Westerplatte i zaprosić o najwięcej głów państw? Gdyby udało się zgromadzić na Westerplatte liderów politycznych Europy, a może świata, to byłoby dla Polski bardzo ważne i znaczące. Trzeba pamiętać, że przecież II wojna światowa zaczęła się na Westerplatte i to jest miejsce symboliczne, bardzo dobrze wkomponowane w uroczystości także zakończenia wojny, więc ta inicjatywa prezydenta zasługuje na poparcie. Ja bym chciał jeszcze wrócić do wyborów samorządowych, bo co prawda pan prezydent Kobyliński oczywiście nie startował, ale startował człowiek, którego on popierał i którego SLD wybrało wcześniej, myślę o panu Kaczmarczyku. No i niestety bardzo źle to wypadło. No proszę Państwa, no przecież wszyscy Państwo wiedzą, że problemem SLD i Lewicy w Słupsku było to, że w wyborach samorządowych było kilka list, na których byli przedstawiciele Lewicy. Jak się środowisko rozbija, to się kończy zazwyczaj tak, jak się skończyło. Ale najważniejsze, że prezydentem Słupska jest człowiek Lewicy. A 280 milionów długu, które zostało po panu prezydencie Kobylińskim? Do kogo to jest pytanie? No do SLD, no bo w końcu pan SLD tutaj... Ale nie do mnie, prawda? Symbolizuje. Tak, oczywiście. No tak, ale ja z tym nie miałem nic wspólnego, mogę pana zapewnić. No. Jakaś tam rada była.
chyba doradcy. Nie wiem, może powiem. O, tu jest. Radnych jest 23, a SLD było 7 na początku, a później na koniec kadencji było 5. Ale to nie za. Więc zbyt dużym uproszczeniem jest to, że klub Sojuszu Demokratycznie jest odpowiedzialny za sytuację budżetową miasta Słupsk. A jeżeli o to chodzi, no to chcę panu powiedzieć, że Polska jest też zadłużona, nie tylko miasto Słupsk. Cały nasz kraj jest poważnie zadłużony, a nasz dług publiczny wynosi już prawie 1 bln zł. No ale teraz nowy prezydent, pan Biedroń, mówi o tym, że robiono tutaj inwestycje, które były robione bez sensu, na przykład akwapark. Proszę państwa, no to proszę zapytać pana prezydenta Biedronia. No. Czemu uważa tak? Ja nie jestem rzecznikiem pana prezydenta Biedronia. Zapewniam pana. Panie przewodniczący, z innej beczki, a pan uważa, że premier Kopacz wytrzyma do wyborów prezydenckich w stanowisku? Proszę państwa, nie wiem, czy wytrzyma i szczerze mówiąc, nie bardzo mnie to interesuje. Jak patrzę na rząd pani premier Ewy Kopacz, to nie zadaję sobie pytania, jak długo on wytrzyma, tylko jakie skutki rządzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem pani Kopacz wywołuje dla obywateli. To jest przedmiotem naszej troski. A sądząc chociażby po rosnących napięciach społecznych, tych na Śląsku i zapowiadanych kolejnych protestach różnych środowisk branżowych, widać wyraźnie, że coraz jest więcej powodów do rozmaitych protestów świadczących o niekompetencji tego rządu. Już nie mówiąc o tym, że dialog społeczny w Polsce został przerwany. Został zerwany jeszcze za czasów premiera Tuska, kiedy Komisja Trójstronna przestała funkcjonować i tak jest do dzisiejszego dnia. No, nie da się rozwiązywać poważnych problemów społecznych, ignorując partnerów społecznych, nie dążąc do dialogu także z opozycją. No, ten rząd zbiera żniwo, które sobie sam spowodował i zasiał. Do Walentyny? Nie wiem, naprawdę, ja nie potrafię przepowiadać przyszłości. No. Ale uważa pan, że jakaś decyzja już jakoś wewnątrz Platformy dojrzewa, zapadła, czy coś? Dostrzegamy pewne napięcia, ale proszę mi wierzyć, że los rządu pani premier Kopacz i los Platformy Obywatelskiej nie jest czymś, co spędza nam sen z powiek. Interesujemy się tylko tym w kontekście skutków, jakie wywołuje to rządzenie dla obywateli Rzeczypospolitej. Może jeszcze wrócę z powrotem do tych wyborów, bo pan prezydent Biedroń startował tutaj z takim przekonaniem, że nie trzeba występować w wyborach jako przedstawiciel partii, tylko założył niezależny swój własny klub. Czy według pana to jest taka droga, no, dla niego okazała się sukcesem? Czy to jest dobra droga? Takich inicjatyw w różnych powiatach, gminach było mnóstwo. Raz to były komitety firmowane przez partie polityczne, raz to były inicjatywy obywatelskie. Pan prezydent Biedroń uznał, że nie będzie występował pod barwą ruchu Palikota. Jego inicjatywa okazała się skuteczna. No, uznał, że nie będzie występował pod firmą ruchu Palikota, bo zapewne uważał, że to będzie dla niego obciążeniem, a nie czymś pozytywnym. Ja rozumiem, że drzwi w SLD dla pana Biedronia są ciągle otwarte. A co pan ma na myśli? Że moglibyście go znowu przyjąć do partii. Ja nie odnoszę wrażenia, żeby pan prezydent Biedroń zgłaszał tego rodzaju inicjatywę. Mam dzisiaj spotkanie z panem prezydentem. No, jeśli pan pozwoli, zadam to samo pytanie i powiem, że to pana interesuje. Dobrze. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, jeszcze chciałem zapytać pana o takie wypowiedzi polskich polityków, które mogłyby sugerować, że powinniśmy się w jakikolwiek sposób zaangażować wojskowo na Ukrainie. Czy pana zdaniem to jest w ogóle rozsądny temat do publicznej debaty? To są sformułowania nierozsądne i szkodliwe. My Polacy powinniśmy być zainteresowani także, pamiętając o naszych własnych tragediach narodowych, powinniśmy być zainteresowani, żeby konflikt na Ukrainie został rozstrzygnięty metodami dyplomatycznymi i pokojowymi. I metodami politycznymi i dyplomatycznymi. Eskalacja tego konfliktu w znaczeniu eskalacji militarnej do niczego takiego nie doprowadzi, bo tego konfliktu metodami militarnymi rozwiązać się nie da.
Przecież wiadomo, że NATO nie będzie interweniować na wschodzie Ukrainy. I ja bardzo żałuję, że Polska zamiast być rozjemcą, to jest stroną w tym konflikcie. To powoduje, że nasz kraj nie uczestniczy w żadnych poważnych negocjacjach poświęconych rozwiązaniu tej tragedii. Zostaliśmy wypchnięci od stołu negocjacyjnego i nasza pozycja na arenie europejskiej bardzo gwałtownie osłabła. Polski głos się nie liczy, a przedstawicieli władz polskich nie ma przy negocjacyjnym stole. To jest bardzo poważny cios i bardzo poważny uszczerbek dla naszego prestiżu i dla naszego znaczenia w Europie. Jeszcze, jeżeli można, jeszcze jedno pytanie. Na środę wicepremier Piechociński zapowiedział przedstawienie jakiegoś pakietu rozwiązań albo propozycji dla tzw. frankowiczów. Moje pytanie dotyczy tego, czy rząd się w ogóle powinien w tę sprawę angażować, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Ja uważam, że powinien się angażować, dlatego że jeśli Unia Europejska wpompowała miliardy euro w banki, w tym również banki prywatne, w większości banki prywatne, dając tym samym wyraz zainteresowaniu sytuacją tych banków, to tym bardziej władze poszczególnych krajów i władze Unii muszą interesować się losem poszczególnych obywateli. W Polsce to wcale nie jest marginalne zjawisko, bo to jest około 600-700 tysięcy rodzin, które mają te kredyty. I w Europie są już przykłady, jak te problemy się rozwiązuje. No najdalej poszedł premier Orban, ale też i w Chorwacji podjęto stosowne działania. I co my proponujemy jako SLD? My proponujemy, żeby... Najdalej poszła Austria, zakazała tego typu kredytów w 2010 roku. Tak jest. No słusznie pan mi przypomniał, dziękuję bardzo. Otóż, ale Orban też poszedł daleko. Ale później. No później, to prawda, ale też daleko. Otóż my proponujemy ustanowienie specjalnego funduszu, który byłby swego rodzaju funduszem ratunkowym dla tych kredytobiorców, i to nie tylko pobierających środki we frankach, ale na przykład także w złotówkach, którzy z rozmaitych powodów losowych czy niezawinionych przez siebie mają problemy z uregulowaniem tych wszystkich długów. Ten fundusz pochodziłby z wpłat banków, podkreślam, nie wpłat podatników, tylko banków, które przypominają tłuste koty, najedzone i z dużymi brzuchami i można im trochę uszczuplić. Albo też ze specjalnego podatku od transakcji finansowych, który został wprowadzony już w połowie krajów Unii Europejskiej. Chcę też podkreślić, że ten podatek to nie jest podatek od oszczędności, tylko to jest od spekulantów finansowych, którzy grają na przykład na różnicy kursów. Po drugie, można zastanowić się nad ustawową regulacją dotyczącą przewalutowania tych kredytów według kursu określonego przez Narodowy Bank Polski, a korzyści z tak zwanych spreadów, które banki mają, te korzyści albo byłyby wypłacone kredytobiorcom, albo o tyle kredyt by uległ umniejszeniu. W każdym razie potrzebna tu jest aktywna rola rządu i jeżeli rząd przedstawi jakieś projekty ustaw, to my chętnie się z nimi zapoznamy i je poprzemy. Jesteśmy za tym, żeby rząd nie chował głowy w piasek, tylko żeby wystąpił z określoną inicjatywą. Ja bym chciał jeszcze wrócić do spraw lokalnych. Tym razem już nie dotyczących wyborów. Niedawno GUS przedstawił swoje prognozy dotyczące przyszłości regionu i pokazał, że w 2030 roku w Słupsku może mieszkać tylko 65 tysięcy ludzi. Czy SLD ma jakiś pomysł dla takich miast? Ale pan chce, żebyśmy apelowali o większą aktywność. Ja nie wiem, co pan chce. Mieszkańców. No możemy zaapelować, no. A pan ile ma dzieci tak na marginesie? Dwoje. Super. No to dalej, wie pan. Dwoje to mało, no. Już sobie wyjechałem. A, no widzi pan. No to właśnie o to chodzi, że w takich środowiskach, zwłaszcza w tych, które kiedyś były województwami, a które już nie są,
No, aktywność inwestycyjna, aktywność gospodarcza jest mniejsza. Myśmy proponowali i powrót do 49 województw i w tym wypadku powrót do województwa słupskiego. Jeżeli będzie taka większość w przyszłym Sejmie, to za to się weźmiemy. Ale także chociażby te sprawy, o których mówił mój kolega. Podniesienie płacy minimalnej, dlatego że w Polsce zarabia się o wiele mniej niż na zachodzie Europy. Zlikwidowanie czy ograniczenie umów śmieciowych, które są prawdziwą zmorą dla młodego pokolenia. Oraz dalsze ułatwienia dla przedsiębiorców, a zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy chcą próbować siły w tworzeniu rozmaitych firm, prowadzenie własnej działalności gospodarczej. No to są takie rzeczy, które mogłyby przynajmniej w pewnym znaczeniu ten ubytek ludności w regionie słupskim ograniczyć. Pani Ogórek miała na konferencji na temat młodzieży. No tak, pani Magdalena Ogórek dużo mówiła na temat prawa, na temat ułatwień dla młodych przedsiębiorców i tak dalej. To co, dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo.